Witam Was bardzo serdecznie. Hello, Kasia here, albo po prostu Kasia. Moje kolejne wideo w języku polskim o tym właśnie, jak się przedstawiać. Introduce yourself. How to introduce yourself in English. Ci z Was, którzy widzieli moje wideo na temat Present Simple, wiedzą, że ten czas używany jest przez 60% sytuacji w języku angielskim, więc dobra wiadomość jest taka, że tak naprawdę, żeby się po angielsku przedstawić, będzie Wam tylko potrzebny czas Present Simple, który, pamiętacie, używany jest do tego, żeby mówić o tym, co jest zawsze prawdziwe, tak, dla nas na przykład, albo do tego, co robimy regularnie, jako część naszego życia albo część naszej życiowej rutyny, tak? Więc zaczynajmy. W jaki sposób możemy się w języku angielskim przedstawić? Ja będę mówiła zdania w języku angielskim, a potem będę tłumaczyła je na język polski. Czyli co, o czym będziemy mówić, tak? Będziemy mówić, możemy powiedzieć o tym, skąd jesteśmy, skąd pochodzimy, gdzie mieszkamy, gdzie pracujemy, no i potem może troszeczkę coś o tym, co lubimy robić może, tak? Bo przecież nie samą pracą ludzie żyją. Więc zacznijmy od tego, skąd pochodzimy. So, where do you come from? I come from Poland, tak? Pochodzę z Polski. Tu inni sobie mogą inne kraje dorzucić. I come from Poland, pochodzę z Polski. I live in the UK. Mieszkam w Zjednoczonym Królestwie. Ale część z Was może, przedstawiając się, przecież powiedzieć o jakimś innym miejscu, tak? Czyli na przykład I live in maybe a small town, a big town or in a city in Poland. Albo możemy też powiedzieć, w jakiej części Polski. Czyli możemy powiedzieć I live in a small town in southern Poland. Czyli mieszkam w małym miasteczku na południu Polski. I live in a small town in southern Poland. Poland. Może być southern, northern, na północy, tak? Eastern and western, ok? So, w ten sposób możemy się przedstawić do kogoś, kto nas nie zna, tak? Z jakiego, gdzie mieszkamy, w jakiej części Polski. Teraz tak, mówimy, jak mówimy o pracy? I work, ok? I możemy powiedzieć tak, I work as a, pamiętamy zawsze jest a. So, czy dla mnie to będzie tak, I work as a teacher. I work as a teacher. Ale może być tak, I work as a doctor. I work as a nurse. Czyli pracuję jako lekarz, pracuję jako pielęgniarka. I work as a mechanic. Pracuję jako mechanik. I work as a chef. Pracuję jako kucharz, tak? Czyli jestem kucharzem po polsku, chyba tak lepiej to powiedzieć, tak? Ale po angielsku tak sobie dokładnie tłumaczymy I work as a i pamiętamy a zawsze. A doctor, a nurse, a mechanic. A cleaner, tak? Mechanik, czyli co mieliśmy, lekarz, pielęgniarka, mechanik, sprzątacz czy też sprzątaczka, tak? As a. Zawsze pamiętamy o tym, że dodajemy zawsze a. I możemy teraz powiedzieć tak, I work in, i tu możemy dodać miejsce dokładnie, prawda, jakieś miasto czy też kraj, ale możemy tutaj też dodać sektor, w jaki pracujemy. Czyli ja na przykład, I work in education, czyli ja pracuję w sektorze edukacji. I work in marketing, pracuję w marketingu. I work in sales, czyli pracuję jako sprzedawca, sprzedaję, prawda, I work in. Ok, możemy też powiedzieć, I work for, i to już będzie dla jakiej firmy pracujemy, czyli I work for Eloquent, czyli to jest moja własna firma, czyli I work for myself, czyli pracuję w firmie Eloquent, I work for myself, co oznacza, że pracuję dla siebie, jestem samozatrudniona, czyli I am self-employed, I am self-employed, czyli co, pracuję na własny rachunek, chyba tak to się mówi dokładnie w języku polskim, chyba tak, takie to jest ładne tłumaczenie, tak? I o czym jeszcze możemy mówić? Możemy mówić jeszcze o tym, co robimy w naszej pracy, tak? Codziennie, tak? Powiedzmy, nie wiem, czym zajmujecie się, ale wrzucę tutaj kilka przykładów. Możecie sobie własne czasowniki znaleźć dla własnej pracy. Czyli na przykład co? I send emails. Or I send a lot of emails every day, tak? Czyli codziennie wysyłam dużo maili. I talk on the phone. Rozmawiam przez telefon, na przykład if you work in customer service, jeśli pracujesz, tak? W sektorze obsługi klienta, tak? Czyli I talk on the phone. I deliver parcels. Dostarczam paczki, jeśli jesteś kierowcą, tak? I clean offices. Sprzątam biura, jeśli jesteś sprzątaczem czy sprzątaczką. I look after people.
zajmuję się ludźmi, tak, opiekuję się ludźmi, jeśli jesteś lekarzem lub pielęgniarką. I teach people or I teach children, czyli uczę ludzi lub też uczę dzieci, bo jestem, prawda, nauczycielem. Czy tutaj kilka takich różnych zawodów, które możecie sobie sprawdzić na swoje własne, prawda? Albo dajcie mi jakieś pomysły, to będę o specjalnych zawodach akurat kręcić wideo, ale tu kilka takich właśnie przykładów. Jako, że nie samą pracą żyjemy, to w czasie present simple możemy też się przedstawić, mówimy o tym, co lubimy robić albo czym się zajmujemy po godzinach pracy, czyli na przykład co? I love reading books, czyli ja uwielbiam czytać książki, tak? Ktoś inny może powiedzieć tak, I watch TV in the evenings, that's how I relax, czyli oglądam telewizję wieczorami, w ten sposób się na przykład relaksuję. I play tennis, gram w tenisa na przykład every week, prawda? I do yoga, czyli uprawiam jogę. Może być cokolwiek, tutaj możecie sobie wrzucić jakiekolwiek wasze fajne hobby macie i w ten sposób w języku angielskim mówić. I to jest zawsze ten czas najprostszy, najłatwiejszy, present simple, 60% czasu, czyli nauczmy się go porządnie. Tutaj wam dałam dzisiaj dużo, dużo przykładów, ale wyćwicząc, tak, nie tylko mnie słuchacie i to, co mówi właśnie Kaśka, nie tylko tego się włóżcie, ale dobrze, tak, powtarzajcie za mną, ale też poszukajcie waszych czasowników, czego wy się zajmujecie w pracy. I jak macie ochotę, to proszę napiszcie mi w komentarzu, czym się zajmujecie, co robicie. A przede wszystkim polubcie moje wideo i napiszcie mi, o czym jeszcze mam robić dla was filmy, no bo przecież ja dla was to robię, nie dla siebie. No, trzymajcie się, pa!